Witam kolegę docenta. Jak tam nastroje? A witam, szanowny kolego docencie. Chyba już wszystko gotowe. Jeszcze tylko paprotek nie przynieśli. No, paprotki, jakby one były najważniejsze. Prawdziwy terror robotniczy. A mi się śniło, że kapci zabrakło, a żuraw przeproty jak w 45. I Wartburgiem gościa na linach ciągaliśmy. Tego z centrali? Tak, koszmar jakiś, w dodatku spadł. Ten gość? Nie, ten to się mocno lin schwycił i pieszy wszedł. Mówi o samochodzie. Szkoda, taki piękny Wartburg był. No ja już zaczynam z tych nerwów po Matym Klonowica gadać. W domu, na ulicy, w jezdie. Nawet w sklepie? Przede wszystkim w sklepie. Rad i szmus frochtu kupą idą grosze. Mnie ma, by gorzej, przydawać potrosze. Bele co, bele sprzedać. Ja mam w bibliotece u pani Kazi szynkę na 22 lipca zamówiono. To mogę za brzoskwinię z dymu ludów ćwierć kila odstąpić. Małżonka się ucieszy. Już całe muzeum koledze tej wycieczki do Bułgarii zazdrości. A panie kolego, w domu bida, kobieta ciągle poza domem, biega po sklepach, jakieś ciuchy kupuje. Srenkę od teścia pożyczyliśmy. Kazał tapicerkę ceratą obłożyć. Ale transport macie ekstra klasa przynajmniej. Tak, ale mi się marzy mały jachcik. A gdy się żyta własnego dorobisz, a rzecz swą groszem nie słowy ozdobisz, spraw dubas albo pół szkuteczek równy, nie na zbyt główny. Przeda się haku, istotliwy Polaku, daj pokój frochtom, wystrzegaj się haku. Zaniechaj tych szkód, możesz mieć i dzięki okrąg komięgi. Panowie decenty, to tylko o tych pieniędzach. No już ruszają się, wystawa sama się nie otworzy, ja tu posprzątać jeszcze muszę. Tam nie stoją. Tam paprotki będą. Paprotki? Co myśleli, że ja bym o paprotkach zapomniała? Takie niby mandy, a szkoda gadać. Wszystko na mojej głowie. Tango mi ruch.